Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, w którym tym razem ja, czyli przedstawicielka kanału A to ciekawe, sytuacje, w których celebryci pokazali, w jaki sposób najłatwiej zdenerwować namolnych paparuchów. Od razu też zaproszę Was na mój kanał, gdzie ostatnio pojawiło się kilka naprawdę ciekawych, mam nadzieję, że dla Was również, filmików. Zaczynajmy. 1. Benedict Cumberbatch. Podczas kręcenia Sherlocka aktor nie mógł się nigdzie schować przed fotografami, którzy starali się udokumentować dosłownie każdy jego krok. W końcu zmęczony wpadł na pomysł. Gdy tylko pokazywał się publicznie, zasłaniał twarz kartką z napisem: "Jedźcie robić zdjęcia do Egiptu, pokażcie światu coś ważnego". Całkiem ciekawe. 2. Daniel Radcliffe. Ja nie wiem jak wy, ale jakoś nie przepadam za nim. W każdym razie zauważył, że paparazzi nie robią mu zdjęć, jeśli pojawia się w ciuchach, które już uprzednio zakładał. Obawiali się, że zdjęcie zostanie uznane za stare, no i nie sprzeda się zbyt dobrze. Młody aktor przez pół roku dumnie pokazywał się w dokładnie takich samych jeansach, takiej samej kurtce i czapce. Daniel mówił, że strasznie go bawiła frustracja fotografów. 3. Dustin Hoffman. Znany z niesamowitego poczucia humoru, Dustin Hoffman postanowił pobawić się w chowanego ze śledzącymi go fotografami. Chował się dosłownie za wszystkim. Za drzewami, słupami, skrzynkami. Paparazzi nie byli tym zachwyceni. Gdy w wywiadzie Hoffman został zapytany, dlaczego to robi, odpowiedział: "Muszę mieć z czegoś frajdę". 4. Pete Wentz. Po powrocie z miesiąca miodowego, Pete Wentz i Ashley Simpson zostali natychmiast otoczeni przez tłum fotografów. Niestety, zdjęcia, które zrobili, były śmieszne, ale nie nadawały się do umieszczenia na plotkarskich portalach. Pete zasłonił sobie twarz papierowym talerzykiem z napisem: "Oto miejsce na twoją reklamę". 5. Jaden Smith. Jaden Smith jest młodziutki i może dlatego najbardziej kreatywny, jeśli chodzi o pogrywanie sobie z natrętami uzbrojonymi w aparaty. Chyba najbardziej wkurzył fotografów, gdy przebrał się w kostium Ironmana. Towarzysząca mu Kylie Jenner w seksownym stroju i w pełnym oczywiście makijażu stanowiła niezły kontrast dla swojego przyjaciela. On generalnie wydaje się takim typowym nastolatkiem, który ma po prostu dużo szczęścia i woda sodowa nie uderzyła mu do głowy. Widać to szczególnie w wywiadach, gdzie jak na swój wiek udziela naprawdę dojrzałych odpowiedzi, nie próbując podkreślać swojej wartości. No i nie jest nawet związany z żadnymi skandalami, jak to często jest z dziećmi celebrytów. Ale lecimy dalej. 6. Taylor Swift. Piosenkarka z cierpliwością znosi stałą obecność fotografów, co absolutnie nie znaczy, że jest tym zachwycona. Jednak kiedy nie jest w nastroju, chodzi tyłem. Jej osobisty ochroniarz wypatruje przyczajonych łowców fotek i pokazuje jej, kiedy ma się odwrócić i zacząć iść właśnie tyłem. A z takich ciekawostek na temat Taylor, ostatnio skończyła 30 lat. Dorastała na farmie choinek w Pensylwanii. Jest najmłodszym artystą w historii, który wygrał statuetkę Grammy w najważniejszej kategorii – album roku – za płytę Fearless. Otrzymała statuetkę mając jedynie 20 lat. A dodatkowo jest najmłodszą tekściarką w historii, która podpisała kontrakt z Sony ATV Music Publishing. Miała jedynie 14 lat.
7. Alec Baldwin. Alec Baldwin nie wysilił się zbytnio, ale odniósł sukces. Totalnie wkurzył fotografów, kiedy zarzucił na siebie białe prześcieradło i paradował właśnie w takim stroju przez calutki dzień. Alec był pierwszym aktorem, któremu zaproponowano główną rolę w filmie Ścigany. Jednak aktor odrzucił propozycję zagrania w nim. Ostatecznie rolę doktora Richarda Kimble otrzymał Harrison Ford. Osiem. Marilyn Manson. Marilyn Manson upewnił się, że żadne ze zdjęć zrobionych mu i jego dziewczynie nie pojawi się w prasie plotkarskiej. Namalował sobie na twarzy markerem proste przesłanie do dziennikarzy. W kolejce do odprawy Manson uprzejmie powiedział pasażerom, że ta informacja nie jest do nich, lecz do upierdliwych paparuchów. Był bardzo uprzejmy i zasłaniał twarz, gdy tylko znajdował się w pobliżu dzieci. Była kiedyś taka plotka, w sumie chyba najczęściej przekazywana rzecz na temat tego właśnie muzyka. W pewnym momencie w internecie pojawiła się informacja, że Marilyn Manson zgwałcił świnię na koncercie. Była to oczywiście nieprawda, a plotka powstała przez teledysk do utworu Sweet Dreams, w którym widać, jak muzyk ujeżdża świnie. Była też taka plotka, że wyciął sobie żebra, żeby móc samemu się zaspokajać, ale potem też zmienił imidż i te plotki ucichły. Dziewięć. Emma Stone i Andrew Garfield. Ta dwójka stwierdziła, że jak już muszą robić zdjęcia, no to niech przynajmniej coś z tego pożytecznego wyniknie. No i jak postanowili, tak właśnie zrobili. Aktorzy zasłaniali twarze kartkami, na których widniały nazwy organizacji charytatywnych pomagających sierotom i dzieciom z autyzmem. Moim zdaniem bardzo dobra inicjatywa. Ta para była razem przez kilka lat. Garfield był jej filmowym partnerem w niesamowitym Spider-Manie. Teraz, jak zapewnia Emma, jest singielką. A z ciekawostek, Emma zmieniła imię z Emily na Emma, bo gdy ją przyjmowano do gildii aktorów, okazało się, że jest już taka aktorka jak Emily Stone. Do tej pory Emma zagrała w 25 filmach, ma na koncie 34 nominacje do różnych nagród i 10 wygranych. Za rolę w La La Land zgarnęła Złoty Glob, BAFTę i teraz Oscara dla najlepszej aktorki. Jej zarobki od 2012 roku szacuje się na 40 milionów dolarów. Dziesięć. Joseph Gordon-Levitt. Wielu celebrytów płaci pięknym za nadobne i robi zdjęcia prześladującym ich fotografom, a następnie umieszcza je na portalach społecznościowych. Joseph Gordon-Levitt poszedł krok dalej i nakręcił agresywnych paparuchów. Aktor zapytał ich o nazwiska i usłyszał Dupek i Dupek Junior. Gdy zauważyli, że są nagrywani, zaczęli obrzucać Josepha wezwiskami. Cały filmik znalazł się na Reddicie. Słuchajcie, to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że taki temat Wam się spodobał. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, który z tych sposobów wydawał Wam się najbardziej skuteczny albo po prostu najlepszy. Zostawcie łapkę w górę. No i jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, a to ciekawe, to serdecznie Was do tego zachęcam. Do usłyszenia na A to ciekawe. Cześć!